Każdy chyba ma jakąś niegroźną traumę z dzieciństwa. Przeżycie, które w gruncie rzeczy nie miało wpływu na kształtowanie osobowości, ale pozostawiło w pamięci wyraźny ślad. Zbyt banalne, żeby komukolwiek o tym opowiadać, ale jednak na tyle mocne, że po latach wraca się do niego w myślach. Mam kilka takich historii. Jedna z nich związana jest właśnie z cmentarzem. Otóż kiedyś stare baby oskarżyły mnie o okradanie grobów. Działo się to jeszcze, gdy byłem pryszczatym nastolatkiem, takim przed mutacją. I choć Cobainowi już kilka lat wcześniej strzeliło do głowy, żeby pożegnać się z tym światem, to ja ciągle namiętnie słuchałem wtedy grunge'u. A co za tym idzie, miałem dosyć biedacki outfit. Przetarte dżinsy, byle jaką kurteczkę z lumpeksu, pewnie jakąś wełnianą czapkę. Do tego w końcu byłem na cmentarzu, więc niosłem wielką torbę ze zniczami. Taką torbę z grubego plastiku w kratkę, jak handlarze mieli na bazarach. Można to jeszcze zobaczyć w filmach z lat 90. jakieś U Pana Boga za piecem czy inne tego typu. W sumie to ta krata też była taka Pearl Jamowa. Chodziłem po tym cmentarzu szukając jakiegoś grobu, takiego, który odwiedza się raz na rok i on zawsze zmienia położenie. Teraz użyłbym do tego aplikacji, ale wtedy mogłem co najwyżej kierować się punktami orientacyjnymi typu drzewo albo charakterystyczny jakiś inny grób. W każdym razie ta moja niepewność mogła wydać się podejrzana. Do tego w tych latach 90. rzeczywiście nieraz słyszało się o okradaniu grobów ze zniczy czy kwiatów. Niektórzy nawet, w ramach swoistego zabezpieczenia przed takim złodziejskim procederem, to po zapaleniu zniczy sypali do nich trochę ziemi, a kwiatki oblewali woskiem. W myśl logiki, wprawdzie ja będę miał brzydko, ale za to nikt nie weźmie. Ciekawe, czy na tej zasadzie na przykład wybijali sobie reflektor w samochodzie i rysowali lakier. No i kręcę się między tymi alejkami, rozglądając się po mogiłach i jakieś stare baby mnie zaczepiły, mówiąc coś w stylu: a co tam, chłopczyku, masz w tej torbie? Może coś od ciebie kupimy? I z takimi złośliwymi uśmieszkami. A ja byłem bystrym młodzieńcem, to zaczaiłem od razu, o co im chodzi. No i pokazałem, co mam w torbie i cieniutkim głosem wypiszczałem coś w stylu: a co mam mieć? W każdym razie zrobiło mi się głupio i żałośnie, odszedłem i złość taką w sobie dusiłem, że przez następne 2 godziny wymyślałem, jakie to cięte riposty mogłem im rzucić. No ale najlepsze, co wymyśliłem, to chyba ty. I wprawdzie minęło już od tego wydarzenia ćwierć wieku, ale to gdzieś w głębi mojego serca siedzi, że te wredne kumy mnie wzięły za hienę cmentarną.